Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Magda Żuk, jestem instruktorem Indigo z Wrocławia. Już niedługo 19 lipiec i oprócz tego, że są to urodziny mojego wspaniałego chłopaka i Martyny Bryzek, czyli instruktorki z Warszawy Indigo również, jest to premiera Króla Lwa na Polskę. Pokażę Wam dzisiaj postać bajkową, jak ją najpierw szkicuję, a potem maluję. Będzie to Simba. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że będzie Wam się podobać. Zaczynajmy! Aby zrobić dobrą ikonę na paznokciach, potrzebujemy też dobry szkic. Do tego potrzebujemy siatkę, którą będziemy się sugerować. Ja teraz Wam troszeczkę mocniejszą tą siatkę rysuję. Na paznokciu oczywiście będzie się troszeczkę robić sobie mniejszą już uszy. W ten sposób. I teraz malujemy sobie takie dwa mostki. Jeden. I drugi. Pamiętajcie, że jeżeli coś Wam gdzieś gorzej pójdzie, zawsze macie przy sobie ołówek, którym możecie sobie pewne kwestie poprawiać. O, tutaj mam lepszy. Lecimy dalej. Nosek. W ten sposób. Buźka. Nawet troszkę szerzej. I teraz delikatnie możecie sobie już poprawić nos, żeby był bardziej zaokrąglony. Domalować nozdrza. Już powolutku nawet na szkicu będziecie mogli sobie domalować włoski. W ten sposób. I wąsy. Pamiętajcie, żeby ten szkic delikatnie sobie rozjaśnić gumką, jeżeli będzie za ciemny. Bo ten okręg tam tylko służył, żeby zaznaczyć granicę. Natomiast teraz już troszeczkę mocniejszą kreską. O, robicie sobie taki już właściwy kontur. W ten sposób. Troszeczkę włosków. I te linie kontrolne już śmiało można zacząć sobie mazać. Kolejnym krokiem są uszka. Zarys uszu dokładnie tak jak narysowałam wcześniej. Natomiast w środku domalowujemy sobie całą resztę. Drugie ucho w ten sam sposób. Następnie oczy. Takie obwódki oczu też będziemy zaznaczać. Tutaj troszeczkę wyżej możemy pociągnąć, żeby zrobić troszeczkę ostrzejsze i ciemniejsze. Dokładnie to samo z drugiej strony. Ok. I tak naprawdę szkic mamy gotowy. Spróbujmy to przenieść na paznokcia.
teraz, kiedy mamy gotowy nasz obrazek, delikatnie go przecieram, żeby nie był taki mocno wyraźny i zaczynamy nakładać kolory. Jak utwardziliśmy, teraz będziemy sobie delikatny kontur robić. Więc zaczynamy. Kiedy zrobimy kontur i wypełnienia ciemnych, czarnych elementów, możemy utwardzać. Robiłam to żelem Black Poison i cienkim pędzelkiem 005, natomiast całą resztę kolorów rozpiszę Wam na YouTubie. I teraz dodaję troszeczkę ciemniejszego cienia. Jest to kolor Tabu z Glass Collection. Na niektóre elementy. Pamiętajcie, że jest to cień, więc te wszystkie oddalone miejsca, przyciemnione, zaznaczamy sobie właśnie ciemnym kolorem, który zaraz delikatnie rozcieniuję pędzelkiem Aquarelle Stink. Na razie rozkładam te elementy pędzelkiem 004, bo jest to pędzelek przede wszystkim cienki. Żelem Sugar robimy takie dwie malutkie kropeczki, będą takie błyski w oku, utwardzamy i cieniutkim pędzelkiem dokładamy gdzieniegdzie takie rozbłyski, rozjaśniamy sobie po prostu niektóre elementy. Thank you.
możemy utwardzać, kiedy już rozjaśnimy sobie białym kolorem niektóre elementy. Na koniec nabłyszczamy wszystko nabłyszczaczem. Ja do tego używam teraz tip-topa. Zdobienie mamy gotowe. Mam nadzieję, że przekazałam Wam dzisiaj cenne wskazówki. Czekam na Wasze prace, możecie mnie oznaczać. Będzie mi bardzo miło. Dzięki, pa!